Eł. Kawusi? Sorry, wina gąciarza chyba. Uzależniam się od kawy. Albo od tego, że nie śpię. Nieważne. Jest godzina piąta. Może trochę wcześniej, może trochę później, gdy siadam do tego filmu. I tutaj zagadka dla was. Wstałem, czy jeszcze nie poszedłem spać? Piszcie w komentarzu. Napisałeś? Napisałaś? Fajnie. To może zauważyłaś, że mam inny baner. Od wczoraj. Od północy. Jeżeli nie widziałaś, to luknij, nie? I tutaj kolejna zagadka, taka dla chętnych bardziej. Napisz w komentarzu, z którego roku jest ten baner. Masz wybór od 2012 do 2019, a jeżeli sądzisz, że kłamie i jest to nowy baner, to napisz, że jest to baner z 2020. No. No i kurde, jeżeli już tu jesteś i słuchasz mojego obiadolenia, to weź zostaw łapę w górę, potem może jakiś komentarz od siebie, a jak mnie subujesz, to subnij, bo 5k subów czeka, nie? Już kończę gardzić te ważne rzeczy, których nikt nie chce słuchać i robić, i przechodzę do takich troszeczkę konkretniejszych rzeczy. Mianowicie, dawno mnie nie było, tak jakby. I muszę o tym powiedzieć. Niektórzy zauważyli, że ostatnio pojawiły się dość dziwne i proste filmy, dokładnie 17 filmów, dokładnie nagranych w kilka godzin, zmontowanych od początku do końca poprzez wymyślanie tytułów, w sumie tam nie było co wymyśleć. Zmontowanych od początku do końca w jakieś może 2 godziny wraz z renderingiem. Pierwszy film był publikowany 12 września, a ostatni 21 października. Już wyjaśniam dlaczego tak, bo pewnie cię to bardzo interesuje i zastanawia i kurde, jesteś na mnie zły, że nigdzie tego nie napisałem i nie możesz spać po nocach. Więc już śpieszę z pomocą, spokojnie. Chciałem zobaczyć, jak zachowa się algorytm, jak zachowa się YouTube. Lubię sobie czasami poanalizować takie dziwne rzeczy. To było po pierwsze. Po drugie, chciałem zobaczyć waszą reakcję. A po trzecie, najważniejsze, potrzebowałem czasu i resetu, bo moje życie zmieniło się niemal o 180 stopni. Potrzebowałem się odciąć, a nie chciałem zostawić kanału z niczym, bo jakby nie było, filmy od początku roku wratują w miarę regularnie, biorąc pod uwagę moją aktywność przez ostatnie 3 lata. No i tak po czwarte, taki bonusik, taka mała podróż do przeszłości, do pierwszych moich filmów z gry, które miały prawie że identyczny motyw. No to tak słowem wstępu wyjaśnienia, a teraz już przejdźmy do jeszcze konkretniejszych rzeczy. Mianowicie, jak pamiętacie, zarabiałem na Salmurn i udało mi się na niego zebrać ponad 450 milionów. I chciałem kupić ten Salmurn, aby mój SH miał fajną kratę i był totalnym mega uber koksem, najlepszym SH w grze i w ogóle, wiecie, nie? Najlepszy. Po prostu to z tą kratą najlepszy. No, najlepszy, nie ma lepszego, nie? Wiecie. Nikt by mi nie podskoczył, nie? No. Ale również około miesiąc temu zacząłem poważnie myśleć nad tym, by najzwyczajniej w świecie sprzedać ekwipunek i nie wchodzić na grę wcale. Taki mały pomysł był. No. Ale nie zrobię tego, bo pomyślałem, że byście się załamali, że no wiecie, no, bo tak bardzo mnie kochacie i nie wyobrażacie sobie TRN beze mnie, że no nie mogłem tego zrobić.
Wiem, że tak jest. Nie kłam. Ale. Ale do Salmurnu oczywiście. Wróćmy, nie? To, wiecie. No. To patrzcie to, nie? Fajne, co? Ładnie wyglądam? Mafnąłbym to na Zalle. Ma ktoś skin na... tako, żeby mi sprezentować? Ja przyjmę. Halo? Jak coś, to daj znać, nie? Ja przyjmę skin z Zalli. Chętnie. No ale zobaczcie, ile zapłaciłem. Może nie zapłaciłem i wcale go nie kupiłem? Nie powiem wam dziś, ale jak bardzo chcecie, to powiem wam 1 grudnia. O, 1 grudnia. 1 grudnia wleci film wyjaśniający, czy kupiłem Salmurn, czy wyekspiłem SH, żeby go już założyć, czy na razie mi się nie chce i sobie leży w depo, bo i tak mało gram. Spoko, nie? 1 grudnia film na kanale wyjaśniający SH. No. A teraz walić tego SH i przejdźmy może do Woodu, bo co z Woodu? No, halo, szakal, co z Woodu? Miały być Lugusy, miały być Morany, miały być Seleny, streamy, hajsy, wszystko miało być, a nie ma nic. Nic nie ma. No to patrzcie na taki króciutki film. Thank you.
No jest wódu i coś na Mexpi nawet. Fajnie, nie? No, a teraz to może założymy nową postać, co? No, co to? Walić SH, walić wódu, robimy nową postać. Idę do Zeńka, po Majka i będziemy śpiewać disco na streamach z nowej postaci, no, ze starej postaci, z wódu i w ogóle to pokażę wam może statystyki, jak ekwipunek SH, co? No, fajnie, nie? No to głupi, bezsensowny odcinek w sumie. Zostaw mi, kurde, wagon łap w górę i subów, żeby mi było miło, że ktoś docenił stracone pół dnia i nocy na nagrywanie tego filmu. No, mi będzie, bardzo miło mi będzie. No, tak bardzo miło mi będzie, jak zostawisz łapę, jak zostawisz suba, jak zostawisz dzwonka, żebyś potem nie przegapił żadnego nowego filmu. No i tyle, nie? I miłego dnia. Jeżeli oglądasz wieczorem, to kurde, miłego wieczoru i miłej nocy, nie? No, jeżeli oglądasz rano, to smacznej kawusi, hehe. No i ogólnie to jesteś zajebistym człowiekiem, nie? No. Yo. Elo.